Siemaneczko wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dog's Life na konsolę PlayStation 2. Więc poprzednim razem przeszliśmy sobie park z naszej trzeciej lokacji Boomer City, zarazem ostatniej, bo nie liczymy sobie ostatniego świata, który jest w sumie w tej też lokacji, ale za bramą pewną. Więc tak. Przeszliśmy sobie park, zrobiliśmy jedną z gorszych misji, ponieważ trzeba było tutaj kotki do pewnej kociary zaprowadzić. Oraz musieliśmy znaleźć nutki dla pewnego gitarzysty, ale to była dosyć spoko misja, więc nie ma co narzekać. No i opuszczamy sobie teraz park w poszukiwaniu następnej, ostatniej już właściwie lokacji, jaką jest Center, czyli po prostu centrum na polskie. I mamy 101 kości, więc to już jest całkiem też ładny wynik, nie powiem, że nie. Muzyka dalej jest ta sama, co z poprzedniej lokacji słyszę. W zasadzie niczym się nie wyróżnia, może poza tym, że jest no całkiem spoko, chociaż tak całkiem szczerze wolałem soundtrack z tych... Mini Wawa. Czyli po prostu wiecie, był to jakby lokacja zimowa. Jakoś ta lokacja zimowa mi bardzo w pamięć zapadła i była całkiem w porządku, nie powiem, że nie. Nie mówię, że obecne lokacje nie są, broń Boże, one są też na swój sposób innowacyjne, ale chodzi po prostu o to, że tamta lokacja w jakimś tam stopniu była jakaś taka, no, dosyć specyficzna i dosyć całkiem spoko. O! I mamy tutaj już pierwszą, że tak powiem, minigierkę. Więc standardowo moja ulubiona minigierka. Uwielbiam ją, zwłaszcza za muzykę, która tutaj leci. Zlecimy z koksem. Słuchaj, ty nie masz absolutnie do Jake'a podjazdu, psie, więc musisz tutaj pogodzić się z porażką. Ale wiecie co, zauważyłem, że ten piesek jest całkiem szybki, więc coś będzie z nim, coś na 100% jakaś misyjka z nim będzie. Znaczy, z każdym psem jest zawsze misja, ale wiecie, chodzi o to, że po prostu jakaś całkiem może nawet spoko misja się okazać. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i cóż. Mam taką pewną rozkminkę, czy by czasem dzisiaj właśnie teraz nie nagrać tego odcinka i może potem nie nagrać ostatniego odcinka. Że w sensie, wiecie, tak jakby trochę osobno, to może bym wtedy na tym drugim save'ie nadrobił sobie w zasadzie to te dwie lokacje, które zrobiłem ostatnio, czyli w zasadzie tą, co zrobiłem niemalże niedawno, no bo jednak niedawno nagrałem ten odcinek, bo ja nagrywam teraz odcinek po odcinku i te lokacje, co robiliśmy ostatnim razem, czyli wiecie, tydzień temu w zasadzie. Bo tydzień temu w sobotę jakby zrobiłem oficjalny comeback z tą serią. Czyli ta misja ze złodziejaszkiem na początku. No i te zapachy są całkiem blisko siebie, więc też jest całkiem fajne. Że jakby nie mam czegoś takiego, że muszę nie wiadomo jakie szukać daleko. Podejrzewam, że ostatnie zapachy gdzieś u góry będą, więc nawet na razie do góry nie będę się wspinał. Bo prawdopodobnie tam będą te ciemne fioletowe, a ja już widzę co te ciemne fioletowe oznaczają, ponieważ mam to wyuczone z poprzednich lokacji, że jak mamy te 12 tych zapaszków, to od razu wiadomo jest to, że to będzie czasówka. Więc, no sorry bardzo, ale nie ze mną te numery. Wiedziałem, że w ostatniej lokacji będę musieli dopieprzyć czasówkę, bo to było pewne, bo... No nie ukrywajmy, to byłoby zbyt łatwe, gdyby nie było czasówki w ostatniej lokacji. A ja nie lubię tych czasówek bardzo, powiem szczerze. Triggerują mnie one nieziemsko. Dobra, 42. Może tutaj jeszcze jakiś fioletowy zapach będzie, to byłoby całkiem sponczo. Tam widzę, że jakiś ziomek se siedzi. A co tu mamy? O, kostka kurde samotnie se leżała, proszę. 103 kostki. Aha! Your day's a number, dog! Fajnie, okej. Okay. Czyli muszę teraz spieprzeć przed hyclem. Raczej przed psem hycla.
Spoko, nie spodziewałem się tego, szczerze powiedziawszy. Chyba zaliczyłem. W tym wypadku niestety mówię chyba dlatego, że... No nie ukrywajmy, ale ledwo co słyszę gierkę, bo... No niestety, to są uroki tego, że OBS się troszeczkę zbuntował. I nie powiem, że nie wygląda to zbyt fajnie. Tutaj bym chyba polał z powrotem, więc wolę tego uniknąć. A, fajnie, no. Wolę tego uniknąć, po czym polał z powrotem, no. Pozdro 600. Twoja logika, Michał, czasami jest błyskotliwa, naprawdę. Oj, naprawdę. Cofaj się tam, z powrotem. Do centrum, kurde. W Boomer City. Widzę, że brakuje nam 7 kostek. Znaczy ogólnie musimy mieć tutaj 7 kostek. O to mi chodziło, nie brakuje, tylko że musimy mieć 7 kostek. O. Wróciłem na właściwe tory. Warto chyba by było pójść do tamtej mini restauracji, gdzie ten Hycel nas zauważył, bo być może tam coś jest. Tylko zanim my tu pójdziemy, to warto jeszcze eksplorować trochę te tutaj lokacje, bo... No nie ukrywajmy, takie płoty to zwiastują zawsze, że coś tam będzie za tym płotkiem. No ale dobra, no skoro nic szczególnego się już teraz tutaj nie dzieje, więc może warto byłoby pójść tam zobaczyć, co się dzieje. Co tam w trawie piszczy. Chociaż był jeszcze jeden zielony zapach do znalezienia i kurde, teraz nie wiem, gdzie on jest. Przez to, że się zająłem tak tym... tą ucieczką przed tym majestatycznym pościgiem. Tam nic nie ma, widzę. Akurat potrafię patrzeć przez te... malutkie teksturki. O, fioletowy zapaszek. Tutaj będą te kości się kompletować, bo widzę już budkę moją, wspaniałą. Zobaczmy, co tutaj trzeba zrobić. Pogadajmy w ogóle z tym typem. Więc o ile dobrze rozkminam, to jest typ, który przegrał w pokera, ponieważ tam prawdopodobnie w pokera grają. I chcę zobaczyć, czy tamci czasem nie oszukują. Więc, no dobra, zobaczmy. Bo widzę, że tutaj... O, mamy tutaj pokoik już osobny. Widzę. Hey, give that back! That's my lucky deck! An extra deck of cards? Why, you lousy cheat! These cards bring me good luck, that's all. They'll bring you a punch in the mouth, you rotten liar! I'll tell you what, let's have a nice drink and talk this over. Well, okay, I never could resist a free drink. This is my chance to help myself to the money. My money! You are good dog after all! I am sorry for my rudeness. Please, take this. I'm starting to have quite an impressive collection of bones. Łatwa misja całkiem. Ej, ale to na pewno były karty? Bo mi się wydaje, że to był plik banknotów. Tak szczerze powiedziawszy. Nie wiem, no teraz tak troszeczkę zostałem zmylony, jeżeli chodzi o to. Ale okej, okay, dobra, no, nie będę tutaj jakby za bardzo kwestionował. Czemu ten pies tak spierdziela przede mną? Halo, co ja ci zrobiłem? Co, ja śmierdzę? Mogę pójść się przecież umyć, jak chcesz. Ej, co on tak ucieka bez kitu? Ty, posrało go do reszty? What the fuck? Co ten pies odwala najlepszego? A, to nieźle mnie strollowałeś, kurde, polazłem za tobą i teraz cofnęło mnie z powrotem.
Dzięki wielkie. No ale z 3 kości mamy. Z 7. No to 4 nam brakuje teraz. Jedna będzie za zielony zapach, druga będzie za czasówkę, trzecia będzie za 50 zapachów, więc musimy jeszcze coś zrobić. Jeszcze jest jakaś misja. I potem już możemy normalnie legit przechodzić do ostatniej lokacji. Chyba, że nie uda mi się w tym odcinku tego zrobić. A bardzo bym chciał w tym odcinku, mimo że wewnętrznie nie chcę kończyć tej serii, to jednak no niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy, a Dog's Life no nie ukrywajmy, ale zdecydowanie już za długo trwa jako seria, więc warto byłoby ją skończyć. Heh, głąb. Ale zróbmy teraz coś takiego. O, tam widziałem coś jest u góry, ale ja wolę dmuchać na zimne, więc może poróbmy coś takiego, żeby trochę tak randomowo se poszczekać. Szczeku, szczeku. O kurde. A, widzę, że złodziejaszek jest u góry. Kolejny. A widzicie? Dobrze, kurde. Dobrze to rozkminiłem. Żeby poszczekać pieskiem, żeby go trochę spłoszyć. A proszę ty, kurde. Franc focie jeden. Franco jedna. A widzicie? Oj, przy okazji. Dawno nie było w ogóle tej minigierki z jedzonkiem. Tak szczerze powiedziawszy. Bo ostatni raz z tego, co o ile dobrze pamiętam, a mogę się oczywiście w tej kwestii mylić, bo nie przypominam sobie, żeby pod koniec zimowej lokacji coś takiego było, to ostatni raz ta minigierka była, kiedy pierwszy raz zawitaliśmy do zimowej lokacji. Więc całkiem dawno temu to było, więc to jest naprawdę niesamowite, że ta minigierka teraz po tak długim czasie powróciła z tych tam mini poziomów, co robiliśmy. Nie, autentycznie mówię teraz serio. To jest zaskakujące, że ta minigierka dopiero teraz wróciła. Czemu jej wcześniej nie było w ogóle? To mnie zastanawia. No proszę was, ta minigierka jest tak lightowa. Ja pierdzielę, ja się nawet starać jakoś super nie muszę. Ten pies po prostu nie daje rady. No i kostka się pojawiła. Super, to mi się podoba. Dobra, wszystko fajnie i tak dalej, ale warto byłoby tamtego kolesia spłoszyć, co nie? Mhm. I myślę, że to będzie super dobry pomysł, tylko może najpierw zobaczmy, gdzie jest ten kundel, żeby przejąć znowu nad nim kontrolę. Ten piesek, ten pieseł. Pieseł Boży. Bo tam coś mówię, ja coś czuję, że tam coś u góry jest, plus jeszcze na pewno jakieś zapachy tam są, na 100%. Ten pies wyjątkowo szybko spierdziela. My może poczekajmy na niego. Lol, jaki... O, mi prawie w pysk wleciał, ty, nie strasz mnie, kurde. Frajerzynko mała. Dobra, weźmy, poszczekajmy tak, żeby go tak spłoszyć tego kolesia, tak trochę na ślepo to zrobimy. What a dirty dog. Come on, keep it down, will ya? Shh, please. Nice doggy. Good doggy. No, to było dopiero kozackie przeskoczenie nad taksi złotówą. Ha, ha, ale go porobiłem!
Ale go porobiłem, ale frajer! Ale frajer! Ja pierdzielę! Ale to było... Ja. Ale cringe fiesta! O nie! O nie! Co za zło! What? Serio? Jaki to jest debil? Jaki to jest idiota? Jaki to jest debil? O Boże! Ej, dobra, ja rozumiem wszystko, okej? Ja rozumiem, że ktoś może, nie wiem, poczuć się jakoś tak w głębi źle, że jest, nie wiem, zszedł na złą drogę życia i tak dalej. Ale na miłość boską, ja jakbym miał już być takim, kurde, złodziejaszkiem, to byłbym nim do końca i ja bym, kurde, próbował walczyć z tym szeryfem, a ten co? Ten po prostu sobie przyszedł i... O, poddaję się, jestem bezbronny! Mój worek na śmieci został zabrany! Serio, bo ja nie wierzę, że on tam coś innego miał poza śmieciami, nie? Nie no, wiadomo, zaraz ktoś się pojawi i powie takie: ale on miał kasę, ty! Pomidor, już nie przesadzaj! Na pewno bank okradł. Na 100% bank okradł, ale wiecie... Ja tutaj z niego robię czysto ekologika i... Ja wierzę, że on po prostu... zbierał śmieci, bo chciał, że tak powiem, posprzątać. Chciał wprowadzić tak zwane sprzątanie świata. Kiedyś był taki event ogólnie na naszym całym świecie. Na takie wydarzenie. Sprzątanie świata. I to było całkiem spoko wydarzenie. Bo wtedy wszyscy chodzili do lasów i sprzątali ładnie i grzecznie. O. Hello there. Tutaj widzę, że nie mamy możliwości zrobienia hello there, bo gdzieś tutaj są do znalezienia fioletowe zapachy, te takie ciemnofioletowe. I wydaje mi się, że one są na tych rusztowaniach, że wiecie, tymi rusztowaniami musimy do góry polecieć. Na 100% tak jest, więc zeksplorujmy tutaj wszystkie możliwe zakątki. Co? Czy ja... Chcecie mi powiedzieć, że ja wpadłem pod... pod platformę. No weź tam zobacz. Coś tu jest? Nie, nie ma tutaj fioletowego. Kurde, w któ... Gdzieś trzeba znaleźć te fioletowe, tylko gdzie? To jest doskonałe pytanie. My technicznie już nie mamy nic do roboty, bo dwie główne misje mamy zaliczone. Więc teraz musimy jakby na własną rękę szukać tej dodatkowej misji. Wiecie co? Chciałem to zrobić pod sam koniec, ale... Chociaż czekajcie, może jest tu jakiś śmietnik, żeby wyleczyć się, bo niestety nasz stan zdrowia, mogę powiedzieć tutaj z ręką na sercu, jest, że dosyć krytyczny. Nie ukrywajmy tego. A warto byłoby jednak się w minimalnym stopniu wyleczyć. Kurde, chciałem, żeby to był ostatni odcinek, ale kurde, zastanawiam się, czy by czasem właśnie nie zrobić tak, że czasem tego save'a sobie nie nadrobić. Tylko, jak tak patrzę na to, to chyba będzie różnica tam paru kości. Ale z drugiej strony, tam bym miał pewne 100%, więc... Tja. No dobra. To kontynuujemy dalej wtedy. Niestety trzeba będzie się ten... O. Dokładnie. 106. No to całkiem spoko wynik jest. Szukajmy teraz tego rusztowania wtedy, żeby dostać się do góry. Ho, 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 ho. 20 minut na liczniku. A ja dalej nie znalazłem tego, tych fioletowych zapachów. O, kolejne zapaszki. W sumie to jeden, ale no. Myk. 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 O! Wszystko mieliśmy tutaj od razu. Nice. No to w takim razie zostało nam tylko 12 ciemnofioletowych. To już naprawdę niedużo. Dobra, znalazłem to. Mamy to.
To teraz czas się skupić, więc ja się na chwilę wyciszę odnośnie tej czasówki. Lecimy z koksem, 12 zapachów. To będzie dopiero zaskakujący challenge. Tam widzę, że jest następne. O Jezu, ale slow-mo. Slow-mo, kurde. Oj, Jake, przede wszystkim będziesz musiał coś zjeść potem. I to teraz autentycznie serio ci mówię. Zobaczmy do góry. Dobra, mamy to. Jeszcze 4. Jeszcze 4 zapaszki. Ja pierdzielę, najgorzej. No to runda druga. Tutaj mamy zapach. Dobrze. Jeszcze 2. Szybko wyłaź. Dobra, ostatni zapach. Gdzie on jest? Może tam u góry będzie. Tak, jest, 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 jest. Dobrze. Mamy to. W końcu. Aż założę okulary w sumie, bo ślepy jestem. I takim mocnym slow motion dochodzimy właśnie do naszej tej budki, gdzie są nasze kości, które na nas czekają. Bones, my favorite. 108. I tyle? Tak, tyle. Mamy wszystko. Siemanko wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w drugiej części 13 odcinka, bo stwierdziłem, że trochę głupio jest robić osobny odcinek na wielki finał gierki, więc w tej drugiej części lecimy po prostu na wielki finał, czyli do ostatniej lokacji. Planowałem zrobić to na drugim save'ie, gdzie miałem większość kości, ale dowiedziałem się od Pixela, że jest taki niestety smutny glitch w Dog's Life, który mimo, że zbierzesz kostkę, to tak na dobrą sprawę gra nie do końca ci zaliczy tę kość, więc można by powiedzieć, że mimo tego, że mam wszystko zebrane, no to co prawda licznik się nie zaktualizował, no już się nie zaktualizuje, więc możemy co jedynie sobie powiedzieć, że no mam wszystko mimo co zebrane. No dobra, to co teraz robimy? Hey, a stray mutt? Come here, you. A, dobra, teraz będzie pościg, okej, okay, więc musimy uciekać przed psem, hycla. Okej, okay, to jest całkiem spoko zadanko, nie powiem, że nie. Ale on mnie dogania, kurde, fuck! Ale on jest blisko! I co? I co teraz, frajerze, i co? Chodź tutaj teraz, chodź, ale cię teraz będę szczekał na ciebie. Ale będę na ciebie teraz szczekał, a co? Chciałeś mi, kurde, porobić. Ale nie, nie ze mną te numery, gościu. Nie ze mną te numery. Ty se tam teraz czytaj, a ja sobie, kurde, biegnę. 70 kostek, Jezu, ale le biega. I zaczynamy. Dog Pound. W Boom City. W Boomer City. Dog Pound. Co to było Pound? Tak swoją drogą. Ah! Ah!
This place is terrible for my allergies. Wayne, I'm thinking of opening up a hypoallergenic dog grooming parlor. What? So people like you can enjoy playing with doggies. Hey, guys! You're late. Yes, sorry. We had some difficulties. Miss Peaches is in a very bad mood. Worse than usual? Oh, yeah. When I brought in my load, she blew her top. Said Boom City dogs were filthy. Said she wanted a nice, clean Clarksville dog to be the first to go in the big machine. I think she wants to hurt them nice doggies, Wayne. Oh, for pity's sake, Dwayne. Stop sniveling. Would you care for a tissue, Wayne? They're extra soft. I hate this job. Okej, więc teraz mamy dosyć proste zadanie w tej oto lokacji. Mianowicie będziemy musieli zbierać 3 klucze. I szczerze powiedziawszy, kiedy zbierzemy te 3 klucze, to będziemy mogli uwolnić 3 pieski, które są zamknięte właśnie w tej klatce. Nie ukrywajmy tego. I w tej lokacji w zasadzie mamy do zebrania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... No, z 9 kości możemy zebrać spokojnie, więc... To jest tylko kwestia czasu, aż mi się uda. No dobra, więc teraz będziemy spylali przed psem Hycla. Ale zanim jednak to zrobimy, to jednak weźmy klucz i biegnijmy teraz tym kluczem do odpowiedniej klatki. To jest bardzo fajne zadanko, powiem wam szczerze. I szczerze powiedziawszy, uważam, że jest to pewne urozmaicenie co do gierki, bo naprawdę poza przynoszeniem jakichś tam odpowiednich rzeczy, to uważam, że to jest całkiem spoko challenge, że mamy coś takiego, że tutaj możemy sobie pieski jakby uratować w taki, a nie inny sposób. O proszę, kurde, goni mnie, frajer! Aj! Aj! Wow, weird trip, man. I całe zadanie od zera, tak na dobrą sprawę. Dobra, widziałem już to. Lecimy dalej z koksem. Fuck, goni mnie. Przestań mnie gonić, frajerze. No, jego komputer teraz nie ogarnia, bo se poleciał tam. A, patrz jak cię porobię, kurde, świetniku jeden. Co ty myślisz, że co? Z debilem masz do czynienia? Ja se dołem przebiegnę. Coś czuję, że ta lokacja trochę mi zajmie. Wiadomo, no, przechodzę to na ślepo, więc też nie oczekujmy nie wiadomo jakich tutaj efektów. Dobra, piesek się tam uratował sam. Bardzo fajnie, podoba mnie się to. To teraz musimy znaleźć kolejny klucz. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj był. O ile dobrze pamiętam, tak jest, tutaj był. I lecimy z koksem. O nie, znowu tutaj jest. Oh shit, here we go again. No nie, no dorwał mnie znowu frajer. No co za kurde gawno pieprzone. No dobra, teraz innego pieska udało nam się odblokować. Chcę się uratować. I teraz kolejnego ratujemy. Szybko! Bo na przypale albo wcale, jak to mawiają. Nie, 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 nie. Ho, dobra, kolejny piesek jest uratowany. Chaci w D piesku, ty czarny. Ja sobie teraz tędy ucieknę, a ty nie możesz mi nic zrobić. Ty co jedynie możesz się po dupie powąchać. Tak dla przyjemności, nie żeby coś.
Te klucze są w strasznie lightowych miejscach pochowane, tak widzę. Nie ma tu jakiegoś super duper tajnego miejsca na klucz. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mogę się of course mylić. Wow, tutaj jakaś przepaść jest. Jezus Maria, to wygląda jakby to gospodarstwo całe lewitowało, kurde. Swoją drogą w ogóle zmiana lokacji jest też jak najbardziej na plus, bo troszeczkę mroczniej tutaj jest. Mroczniejszy taki teren. Nie powiem, że nie. No ale... są tego, wiecie, plusy jak i minusy, jak to mawiają. Tutaj gdzieś klucz był, pamiętam. Tak jest. The tension is getting to me. Powiem wam tak. Taki Jake jest w stanie normalnie zaorać każdego normalnego psa tutaj w tej gierce, mówię wam. Stuprocentowo. To heck with this dog catching business. I'm gonna pursue my dream of programming computer games. Killer, you guard the entrance to Miss Peach's place. Okej, i to by było na tyle z tego zadanka, widzę. Jake się trochę niestety musiał namęczyć. Tak to już jest, niestety, przyjacielu drogi. Ale spokojnie, Jake, jesteśmy coraz bliżej końca tej przygody, więc to już tylko formalność tak na dobrą sprawę została, nic więcej. Ale przyznam, że całkiem spoko ten, lokacja jak na taki sam finał. Wiadomo, no jakoś super się nie triggerowałem tutaj, no bo bądź co bądź, niektóre błędy były oczywiście z mojej winy zrobione, no bo nie ukrywajmy, ale... coś takiego ma jednak często i gęsto miejsce, że po prostu coś się wydaje łatwe, a czasami taki głupi podstawowy błąd powoduje, że niestety dajesz dupy po całości, jak to mawiają. No mamy już 5 kostek zebranych, więc teraz trzeba będzie pozostałe wykopać i lecimy na ostatnią lokację. Technicznie powinienem mieć 125 kostek, no niestety gra mi paru kostek nie zaliczyła, co niestety będzie trochę mniej kostek, ale... według tego, co sprawdzałem, powinniście mieć na zakończenie samej gierki 125 kostek, więc... to, co ja mam, to troszeczkę może być nie do końca to, co powinienem mieć, no ale no trudno się mówi. I tutaj w ogóle żadnych zapachów już nie ma. Praktycznie to, co zbieraliśmy ostatnio, to były ostatnie zapachy w tej ostatniej lokacji, niedawno. Dzień temu, bo ja to nagrywam dzień później, czyli w dniu, kiedy powinniście dostać odcinek z Dog's Life, drugi. Tylko, że ten prawdopodobnie niestety nie wleci o 14, a prędzej bym powiedział, że jest pod sam wieczór, bo zanim ja go zrenderuję, to trochę czasu minie. I jeszcze jedna kostka gdzieś jest, na 100%. Gdzieś jest jedna kostka, którą pominąłem tutaj. No ale wiecie, co jest najgorsze, że ja tutaj nigdzie nie widzę jakby możliwości czegokolwiek wykopania, bo... jakby te miejsca do wykopania są zawsze na pomarańczowo oznaczone, a tutaj jakby nic nie widzę, więc... trochę mamy Houston, mamy problem, tak zwany. No nie ma niestety, wygląda na to, że oczesaliśmy cały teren, więc nie pozostaje nam nic innego jak pójść na finałową lokację. Na wielki finał gierki. Bo to jest taki, powiedzmy, przedsmak tego, co będziemy mieć. A tutaj coś jest? Nic nie ma, dobra. No to co, weźmy, zapiszmy sobie tutaj w radzie, co? Lepiej, jak to mawiałem, przyzorny zawsze ubezpieczony. I tyle, no i lecimy na ostatnią lokację, kończymy tę gierkę. Z wielkim bólem serca oczywiście, bo ja mówię, ja jestem ostatnią osobą, która chce kończyć Dog's Life, bo nie ukrywajmy, ale to jest seria, którą mi się bardzo przyjemnie prowadzi. I trochę głupio mi jest ją kończyć, no ale no niestety. Wszystko co dobre kiedyś się kończy, co nie? Tak to niestety już jest. Ja mam 116 kości, ty 90. Weź pal gumę mi stąd, psie. Co ty w ogóle możesz? Warto w sumie przewrócić beczkę na przykład, bo tutaj może być kość na przykład.
Nie, tu jest szynka na przykład. Okej. Ale zanim wejdziemy do domku, zobaczmy, czy w tych kartonach czasem czegoś nie ma. Dobra, tu nic nie ma. To był pusty karton. Tu był kawałek pizzy. Ale hej, tam mamy coś jeszcze, widzicie? Cofnijmy się. Cofu. Tam mamy jeszcze śmietniczek. O, widzicie? Ha? A Pixel tego nie pokazał w swoim let's playu. 117 kostek. Teraz mamy już wszystko zebrane stąd. Ha? Technicznie zrobiliśmy już 100% gierki. Tam wiadomo, no niektórych kostek mi gra nie zaliczyła, no bo... Teraz tak, 124 minus 117 to jest... Wyższa matematyka, przepraszam najmocniej, muszę to teraz na spokojnie policzyć, w trakcie kiedy zapisuję. No to nam 7 kostek zabrakło, no. Więc... Widzicie, wyższa matematyka to była. 7 kostek nam brakuje, tak jakby. No ale to gierka też niektórych nie naliczyła, więc... Dobra, nieważne, lecimy dalej. Czas na final. Czyli ostatni rozdział, gdzie praktycznie już nie mamy nic. Oh, sorry, Miss Peaches. You disgust me, you filthy little man. Yes, Miss Peaches. But you two aren't complete idiots. In fact, you have done well. We have? One of those Clarksville dogs is perfect for my purposes. Nice and clean. Lean, yet tender. She will make a soft and sensitive treat, sliced, diced, and mashed into a delicious pâté by the big machine. Once I have tested it on her, full production will commence. Can I ask a question, Miss P? Dwayne, no! That's all right, Wayne. Miss Peaches is in a generous mood today. Ask, and you shall be answered. You're not gonna hurt that little doggy, now are ya? Boże święty, to creepy było strasznie, nie powiem, że nie. No ale tutaj mamy lokację, gdzie praktycznie nie zbieramy już żadnych tych... żadnych kości ani nic, po prostu... Let's go, jesteśmy teraz w środku fabryki. Dosłownie fabryki, w której jest przytrzymywana Daisy. No i pani niestety Mr. Peaches będzie musiała się troszeczkę ogarnąć, bo nie ma tak kolorowo, jak ona sobie wyobraża. Teraz trzeba tylko dostać się do tego przycisku. No dawaj, do przodu. Jake! O Jezus Maria. Naprawdę nie mogę tutaj wskoczyć. Dawaj. No gdzie indziej to nie widzisz problemu, żeby doskoczyć, ale tutaj? Press... A, czekajcie. Może sam wskoczy. Kółko. No tylko daj mi tu wskoczyć najpierw, ty! Gościu! O! Teraz nagle wskoczył. Musiałem zmienić po prostu kąt kamery. O Boże, ale to jest creepy, co tutaj się w ogóle dzieje. Masakra w ogóle. To jest gra, kurde, dla dzieci. Ej, a tutaj tam koła zębate były pokrwawione. Co to w ogóle, ej, co to w ogóle ma znaczyć? Przepraszam bardzo. Ale widzę, że tutaj się będzie to jakby...
ograniczało do tego, że będziemy musieli po prostu Daisy tutaj ratować i jakby te wszystkie przeszkody, które tutaj mają miejsce, będziemy musieli wyłączać, więc dawaj szybko, szybko. Wyłączać, przepraszam najmocniej. Dawaj szybko, szybko, szybko! Ale czemu ten wałek się nie wyłączył? What the fuck? No i teraz tutaj oczywiście Daisy została zmieniona na karmę dla kotów. To pewnie dla tej kociary całej, której trzeba było ratować tamte koty poprzednim razem. Dobra. Skupiamy się teraz. Fest skupienie. Najwyżej wy sobie posłuchajcie muzyki, która tutaj, o ile jakaś leci. A na pewno jakaś leci, bo samo to w ogóle miejsce z tym domem miało całkiem nawet spoko soundtrack. Ten w sensie dom nawiedzony. O ile mogę to nazwać domem nawiedzonym. I drugie proszę wyłączyć. O, dokładnie. No, dawaj. Super. Daisy jest bezpieczna. Ale lol, że Daisy jakby nie próbuje się w ogóle bronić, to mnie w ogóle zastanawia. Dobra, skupmy się teraz. Daisy wciąż żyje, to jest najważniejsze. Teraz szybko, hop. No, stój. No, kurde, Jake! Do tyłu. Szybko! Gościu, tu nie ma czasu jakby na ten. Twoja kochanka zaraz może umrzeć. Dawaj. Dobra, ostatni już ten, widzę. Dawaj, psujemy maszynę, szybko. Szybko. Thought you'd outwit Miss Peaches, didn't you? You disgusting creatures. Now you will both be transformed into nice, gooey food for my precious kitty cats. Get your doggy asses into the big machine. Speaking of food, I had beans and cabbages for supper. Take this, cat lady. Canning Miss Peaches cat food.
I'll get you for this, you horrible hounds! I'll track you down! I'll slash you! I'll dash you! I'll mash you! If it's the last thing you see me! Me! Slicing, dicing, mashing. Miss Peaches is cat food. Well, that's it, I guess. The story of a dog's life. My old friends all threw me a swell homecoming party back in Clarksville. Gramps wrote a book while I was gone, the story of his life, but the lawyers say he has to change the title. My old guitar-playing buddy finally made it big with a smash hit record, which I guess you probably own. Wayne and Dwayne opened a hypoallergenic dog grooming parlor. Now that Wayne's allergy is gone, he likes nothing better than to hang around with his doggy pals and have a great time. And as for me and Daisy, oh yes, now she is mine. See you next time. Moi kochani, powiem wam, z ręką tutaj na sercu, udało nam się. Przyznam szczerze, trochę przykro mi jest skończyć tę serię, bo naprawdę gierka jest wspaniała. Mimo że niektórzy uważają ją za kompletne gówno lub krapa, to naprawdę w tej gierce można naprawdę tak świetnie się bawić i czasami tak się nadenerwować, ale mimo co to jest wspaniała produkcja i mimo że to nie jest produkcja jakichś wysokich lotów, nie jest to żaden Dark Souls ani Demon Souls, absolutnie nie porównujmy nawet do tego, to jednak to na swój sposób jest fajna gierka. Powiem wam tak, nawet jakieś takie słabe gierki, nawet jakieś gówniane, nawet kompletne krapy, jak to niektórzy lubią mówić, jak to na przykład Bananowy Janek lubi mówić, mają w sobie coś takiego, że jednak jak się w to zagra, to czuje się taką jakby satysfakcję. Poznajesz jakby nawet tę grę od innej trochę strony niż internet, jakby to można było powiedzieć. Wiecie chyba, o co mi chodzi mniej więcej. Ale co do zakończenia w ogóle gry i samego ostatniego poziomu, tam więcej jest jakby denerwowania się na sterowanie Jake'a niż samej jakby koncepcji ostatniego poziomu, bo ostatni poziom wbrew pozorom, ale to jest po prostu śmiech na sali, no co jedynie musisz robić? Uratować 3 psy przed starym tym domem i w fabryce musisz Daisy uratować, tylko tam wyłączając odpowiednie machinerię, nic więcej. A sama pani Mr. Peaches tak się śmiała bardzo z Jake'a i tak dalej, że w końcu uda im się schwytać go i co się stało? No dała dupę, no już nie ma jej, zginęła. No prawda jest taka, że została zmieniona w karmę dla kota. A to jest gra plus 3 tylko przypominam, a ona takie rzeczy nam tutaj, takie drastyczne rzeczy nam przedstawia. Niedługo ten filmik 18 plus będzie miał, mówię wam. Nawet ja nie będę musiał ingerować, po prostu te sceny były tak drastyczne, że to jest dosłownie przegięcie pały. Ale oficjalnie, w mojej ocenie, w ocenie końcowej Dog's Life, co ja mogę o tej gierce powiedzieć? Trochę żałuję, że ja za dzieciaka nie miałem możliwości zagrania w tę gierkę. Bo pomimo koślawego sterowania, które jest absolutnym wielkim minusem, bo jednak sterowanie w gierce to jest jednak coś, co jest najważniejsze i czasami bugującej się kamery, ponieważ to są niestety dwie rzeczy, które bardzo często dają siwe znaki w Dog's Life. Naprawdę, uwierzcie mi, to są dwa największe problemy, jeżeli chodzi o całą gierkę, czyli po prostu sterowanie Jake'iem, jak i wieloma psami oraz kamera, bo czasami kamera lubi się bugować i to jest, idzie na niekorzyść jakby gry, umówmy się, bo to idzie bardzo na niekorzyść gry. Ale sama fabuła, która jest trochę w taki prymitywny sposób napisana, bo mamy tutaj Daisy, która została schwytana przez Hyclów, no i Jake tak na dobrą sprawę wyrusza w podróż przez 3 różne lokacje, zaczynając od Farmhouse, czyli od takiej głównej lokacji, kończąc na Boomer City albo Boom City lub po prostu na fabryce, która jest w Boom City, ale po prostu jest gdzie indziej usadowiona. I tam wiadomo jeszcze przemierza przez góry lodowe. To najlepsze w tym wszystkim jest to, że ci dwaj panowie i pani Mr. Peaches i pan Hycel ze swoim psem w ogóle nie mogą złapać tego Jake'a. To dosłownie Jake jest za każdym razem, kiedy jest możliwa okazja, żeby go złapać, Jake za każdym razem wymyka się spod kontroli. I w zasadzie to jest cała fabuła.
A jedna rzecz mnie do teraz zastanawia. Czy oni w ogóle sobie zdają sprawę z tego, że Jake i Daisy zniknęli z tej farmy? No bo niby tam był ten chłopczyk, który prawdopodobnie jest jakby właścicielem Jake'a, tak mi się przynajmniej wydaje. I nikt się w ogóle nie przejął tym, że Jake'a w ogóle nie ma na farmie. Albo Daisy, tak jak gdyby nigdy nic w sumie. Ale odnośnie grafiki, powiem wam tak, mimo że czasami niektóre rzeczy po prostu bywały komiczne pod względem, wiadomo, modeli postaci, bo nie można tutaj mówić, że one są jakoś wybitnie zrobione, chociaż na przykład model Jake'a mi się podoba bardzo, Daisy i tak dalej, to jednak model ludzi to pozostawia wiele do życzenia, nie ukrywajmy, ale na przykład grafika poziomów jest jak najbardziej spoko, ja nie mam na co, że tak powiem, narzekać. Soundtrack jest jak najbardziej wpadający w ucho i przede wszystkim jest mega chillowy. Bardzo, bardzo polecam używać go do jakichś vlogów, bo naprawdę dzięki temu wydaje mi się, że takie vlogi lub inne tego typu filmiki zyskają na takiej jakości, tak przynajmniej mi się wydaje. No i soundtrack jest taki mega chillujący, nadaje się do tego typu produkcji. Nie ukrywajmy tego. Gierka się tutaj będzie teraz restartować. Widzę już jakby po takich różnych, różniastych paskach. Ale jakbym miał tak oceniać te produkcje w skali od 1 do 10, to dałbym solidne 7 na 10. No mówię, niestety problem z tą gierką jest taki, że sterowanie jest strasznie do dupy. Kamera nie zawsze jakby za tobą idzie. Można by powiedzieć, że czasami nawet się buguje w pewnych momentach, co idzie na niekorzyść tej produkcji. Często jest strasznie ona, jakby to można było powiedzieć, no to ciężko się ją jakby tam obraca. No nie będę tutaj za bardzo owijał w bawełnę. A jak wam się podobał ten let's play? Czy byłem w jakimś tam stopniu informatywny, czy w ogóle w sposób ciekawy prowadziłem ten let's play według was? Dajcie znać w sekcji komentarzy, bo jestem naprawdę bardzo ciekaw. Mi się osobiście przyjemnie prowadziło ten let's play. Uważam, że starałem się być w miarę informatywny. Ciekawostek niestety ta gra ma tyle, co kot napłakał. W sumie to pies w tym wypadku, bo wiecie, tematycznie musi być. No cóż. W mojej skromnej opinii to by było na tyle. Mam nadzieję, że bym w informatywny sposób ciekawie prowadziłem ten jakże wspaniały let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupie na Discordzie. Linki są oczywiście pozostawiane w opisie, jak i grupa na Facebooku. No i cóż, widzimy się w kolejnych let's playach. Zostało nam 3 gierki do skończenia z poprzednich tam let's play, czyli tam wiecie, Sly. Co tam jeszcze zacząłem? Sly'a zacząłem, Harry'ego Pottera i Raymana Redemption. Bo Dog's Life to była czwarta z tych gierek, takich, których wcześniej zacząłem i nie skończyłem, więc można by powiedzieć, że Dog's Life oficjalnie już jest zaliczone. Ale coś będzie po Dog's Life. I to może możliwe, że jeszcze w tym tygodniu co będzie. Wiecie, od jutra, czyli tam od 17 sierpnia. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i pa pa!